Ważne jest nie tylko o co pytamy, ale i jak pytamy. Ocenianie kształtujące zajmuje się jednym i drugim. Nauczyciele, którzy stosują reguły tego typu oceniania, bardzo dobrze wiedzą, jak ważne są wszystkie pytania zadawane na lekcji. I że trzeba je przygotowywać dużo, dużo wcześniej niż w momencie, kiedy zamierza się je zadać. Zwłaszcza tak zwane pytania kluczowe. Co to są pytania kluczowe? Takie, które powinien nauczyciel zapisać w scenariuszu swojej lekcji, w konspekcie, z którym wchodzi do klasy. To ma być takie pytanie, które skłoni uczniów do głębszej refleksji na temat poruszany na lekcji. Do myślenia na wyższym poziomie, do analizowania, do dokonywania syntezy, do dokonywania ocen samodzielnie. Takie pytanie, które uruchomi wyobraźnię ucznia. Nie jest to pytanie tylko o prostą informację, którą można znaleźć na określonej stronie w podręczniku czy w encyklopedii. Te pytania trudno jest ułożyć i nauczycielom one sprawiają sporo kłopotu, ale z drugiej strony wszyscy bardzo dobrze wiedzą, że dobrze ułożone pytania kluczowe właściwie budują całą atmosferę na lekcji. Dzięki nim uczniowie naprawdę mają poczucie, że odkrywają, że poszukują, że rozumieją, ponieważ takie pytania, jeśli się je zada, powodują, że uzyskanie odpowiedzi na nie jest gwarancją zrozumienia lekcji, zrozumienia sensu poruszanego tematu. Dobrze, kochani moi, a teraz mi spróbujcie powiedzieć, czy ktoś z Was zastanawiał się kiedyś nad tym, co tak naprawdę kryje się w tym nasionku. Jakie elementy? Chciałabym, żebyście zastanowili się nad tym, jakie warunki muszą być spełnione, jakie warunki muszą być spełnione, żeby nasiono mogło wykiełkować. I chciałabym, żebyście pomyśleli raczej od tej strony, jakie doświadczenia wykonać, żeby dowodzić, że dany czynnik ma wpływ na kiełkowanie nasion. Właściwie też skupiam się w pewnym momencie na zadaniu jakiegoś takiego ciekawego pytania, które mogłoby zainspirować. Tak, co jest w nasieniu, prawda? Czy oni kiedyś zastanawiali się nad tym, co w tym nasionku w środku siedzi, prawda? Ważne jest też, jak zadajemy pytania. Bo oczywiście można zadawać je jednemu uczniowi, całej klasie, zostawiać czas lub nie. W ocenianiu kształtującym mówimy, że niezwykle ważny jest ten czas do namysłu, że niezwykle ważne jest takie zadanie pytania, po którym uczeń, każdy uczeń w klasie albo prawie każdy uczeń w klasie podejmie wysiłek zastanawiania się nad odpowiedzią. Bo wielokroć nauczyciele zadają pytanie z góry wiedząc, że zmobilizują tylko kilku uczniów, którzy udzielą im dobrej odpowiedzi. Ważne jest tak zorganizować pracę na lekcji, żeby kiedy pytanie padnie, wszyscy uczniowie mieli czas na namysł, a nawet na naradzenie się ze sobą. Mieli czas na to, żeby skonsultować odpowiedź z koleżanką lub kolegą. Mieli czas, żeby porozmawiać o własnym pomyśle z sąsiadem w ławce. Jeśli to zrobią, będą rzeczywiście w lekcję włączeni. I dlatego nauczyciel musi to brać pod uwagę. Czasem bowiem odpowiedź jest ważniejsza wtedy, kiedy jest uzgodniona. Uczeń nabiera pewności, że to, o czym rozmawiał z kolegą, co przemyślał, ma rzeczywiście znaczenie i nawet jeśli jest błędna, to jest okazją do uczenia się. Do uczenia się obu stron i tych, którzy pytania formułują i tych, którzy poszukują na nie odpowiedzi. Bo to nie zawsze nauczyciel musi poprawiać odpowiedź ucznia. Bardzo często pomaga w tym kolega z ławki, kolega w klasie. Jakie funkcje pełnią te wszystkie części nasionka? Po co jest lupina? Zastanówcie się minutkę, proszę. Nie mówimy głośno, tylko zastanawiamy się w głowie i potem ja zapytam, dobrze? Lupina, jaką ma funkcję? Liścienie, jaką mogą mieć funkcję? Zawiązek korzenia, zawiązek pędu, tak? Chcę, żebyście po tej lekcji potrafili opisać różne pojazdy. Teraz zastanówmy się przez chwilę, jakie wyrazy i zwroty będą nam potrzebne do tego, żeby pojazdy opisać. Jakich zwrotów
informacje. Myślę, że już niektóre pomysły macie. Jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak się coś nazywa po niemiecku, to już to. Każda para przedstawia mi jedną propozycję po kolei. Basia i Gabi. Co nam potrzebne, żeby opisać pomysł? Aussehen. Jakie elementy tu podamy? No, jaki ma kolor? Auf Deutsch? Farbę. Okej, farbę. Wasza propozycja. Głos klein. Heure. Wie viele Räder? Wer hat noch einen Vorschlag? Macie coś jeszcze? Nie? Laut. Tak, jest laut. Czyli kiedy został wyprodukowany ten pojazd? I tu zależy mi na tym, żebyście używali słowa wiek po niemiecku. Kto pamięta, jaki jest wiek? Zastanówcie się przez chwilę. Porozmawiajcie z para. Wiek, w sensie stulecie. Spróbujcie sobie przypomnieć, jak jest stulecie. Pomyślcie o książkę. Zaraz. Iga, czy ty już wiesz? Ja jeszcze nie. Jahrhundert. Te zwroty, które są wypisane na tablicy, musicie je znaleźć w tekstach. I w tym celu odbieramy podręczniki. Z prędkością jakoś tam. Proszę się zastanowić, nie podnosimy rąkami na. Myślę, że znaleźliście te informacje wszyscy w tekście. Nie znaleźliście, była? To powiedz Jurku, proszę. No ja już wiem. No, cieszę się, że wiesz. Ale poproszę Elwirę. Para. Przypomnijcie sobie w grupkach, jak jest okrągły i jakie jeszcze mogą być formy. No i jeszcze może być kanciarz. No, pomyśleliście chwilę, ale widzę, że macie z tym kłopot, tak? No to jakie są propozycje? Julia. No, to jest bardzo dobra propozycja. Rund. Zastanówcie się przez chwilę nad tym. Wszyscy chcą, żeby znali odpowiedź. Wieża, ten turm. I macie powiedzieć, że ma 8 metrów, 8 metrów wysokości. Wszyscy myślą, możecie skonsultować parę, jeżeli chcecie, ale każdy ma prawidłowo odpowiedzieć. No, myślimy, konsultujemy się parę. Elwira. Wieża ma 8 metrów wysokości. No to skonsultuj za to. Ale no wiesz, że też ma pana. Tak, nie. No właśnie. Es ist Ach, Meter Hoch. Okej. Thank you.